Dzień dobry, nazywam się Anita Bogusz. Jestem prezesem spółki Security Business, doradcą strategicznym w obszarze zarządzaniu przedsiębiorstwem w połączeniu z treningiem mentalnym. W celu przygotowania strategii działania bardzo ważne jest, żeby przede wszystkim zweryfikować zasoby, które mamy w przedsiębiorstwie, czyli tak zwana diagnoza stanu obecnego. Chciałabym szczególną zwrócić uwagę, że bardzo istotne jest zweryfikowanie zasobów w swojej firmie i sprawdzenie i zrobienie rzeczywistej diagnozy, prawidłowego raportu, w jakim miejscu teraz Twój biznes się znajduje. Jeżeli pozwolisz, przejdę po kolei każdy punkt, który bardzo ważne jest, żeby rozważyć. Zasoby ludzkie. Zweryfikuj, kogo masz na pokładzie, a kogo być może potrzebujesz. Być może są potrzebne nowe kompetencje, nowe kwalifikacje. Kolejny aspekt to jest sprzęt w firmie, wyposażenie. Jakie mam, a jakie może już mi jest niepotrzebne? Być może dane biura są mi już niepotrzebne i warto zredukować koszty. Przychody, ale zweryfikowanie, dlaczego odpłynęły przychody, z jakiego nurtu one zniknęły. Być może danego klienta należy inaczej obsłużyć. Być może produkt lub usługę należy rozszerzyć. Bardzo ważne jest zweryfikowanie, dlaczego te przychody spadły. Nie tylko, że jest mniej klientów, tylko rzeczywiście, dlaczego jest ich mniej. Kolejny element to koszty. Rzeczywiste moje koszty. Być może gdzieś coś mogę zredukować. Być może mogę wydłużyć jakiś okres spłaty danego zobowiązania. Im mniejsze teraz Twoje obowiązania miesięczne, tym spokojniejsza głowa, która pozwoli Ci kreatywnie działać i zarządzać Twoim biznesem. Kolejny element to przede wszystkim poduszka finansowa. Czy miałeś tą poduszkę finansową, czy ją posiadasz, a jeżeli nie, to jaki instrument finansowy pozwoli dać Ci tą poduszkę finansową teraz, żebyś mógł, tak się powtórzę, zarządzać dobrze, swobodnie swoim biznesem, bezpiecznie, bez strachu o swoje finanse. Kim jest Twój klient? Ale uwaga, jaki był klient przed pandemią? Jakich obecnie obsługujesz klientów? A jakich klientów chciałbyś pozyskać? Jak wyglądał proces obsługi klienta wcześniej? A jak wygląda teraz? Na jakie potrzeby odpowiadała Twoja firma? A jakie potrzeby będzie miał klient w przyszłości i czy Twój produkt lub usługa jest w stanie na nie odpowiedzieć? Formułowanie strategii, czyli nasze niezawodne narzędzie analiza SWOT. Bardzo ważne jest, żeby zweryfikować sobie mocne i słabe strony, jak i szanse i zagrożenia. Mocne i słabe strony to są Twoje umiejętności, gdzie masz potencjał albo być może kompetencje, które należy poszerzyć. Jeżeli chodzi o szanse i zagrożenia, czyli jak można wykorzystać obszar sytuacji, w której obecnie się znajdujesz. Zagrożenie, pandemia, tak oczywiście, ale jak to wpływa na Twój biznes, fakty, realia i dopiero wtedy można zrobić kompletną analizę. Plan na nową rzeczywistość. Bardzo ważne jest, by przymierzyć się do stworzenia trzech wariantów swojego planu biznesowego. Plan optymistyczny, realistyczny i pesymistyczny. Optymistyczny to jest właśnie wykorzystanie szansy Twojej na rynku. Jeżeli chodzi o realistyczny, to być może dokapitalizacja, restrukturyzacja, to jest zarządzanie zmianą. Natomiast pesymistyczny to zweryfikowanie, czy nie należałoby zamknąć swojego biznesu, a być może chociaż na jakiś czas, żeby nie powiększać kosztów i strat. Nie bójmy się podejmować decyzji. Ważne jest, żeby zmierzyć się z tymi trzema wariantami. Wdrożenie strategii. Jeżeli już sprecyzujesz i określisz swój plan działania, bardzo istotne jest zrobienie harmonogramu na najbliższy czas. Sprecyzuj konkretne zadania na najbliższe tygodnie. Następnie ustal, określ, co jest Twoim celem. Bardzo ważny jest kontrolik. Weryfikuj zadania, które realizujesz przynajmniej raz w tygodniu. Jest to istotne, ponieważ na rynku jest cały czas zmiana. Działamy w niepewnych czasach, dlatego weryfikuj, czy Twoje działania i Twoje zadania przybliżają Cię do osiągnięcia Twojego celu. Nie rozpraszaj się. Chaos teraz jest najbardziej niepożądanym elementem, który możesz mieć w biznesie. Działaj konkretnie, skoncentrowanie do celu.